Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dominator i zapraszam Was do poradnika, tym razem zestaw za 3200, zestaw pod gry, typowy zestaw pod gry, ale głównie strategiczny, typu Total War, Civilization i tak dalej, głównie silny procesor i podzespoły, które wzmacniają szybkość mijania tur, czyli dysk SSD oraz grafika, oczywiście GeForce'a Nvidia, która ma mały narzut na procesor. I gry będą wam strategiczne. I zresztą mnóstwo gier chodzi znakomicie. Więc zacznijmy od obudowy. Obudowa tym razem już trochę lepsza, bo już lepszy zestaw. To proszę zadbać o obudowę, która prezentuje się świetnie. Trzy wiatraki, zarządzanie kablami, super. Ładny wygląd, schludny, przewiewny. I okej, według mnie nie ma co tu więcej mówić o obudowie. Ma filtry przeciwkurzowe, zasilacz mocowany na dole, jest wszystko w porządku. Zasilacz Anteka. Podobno jest bardzo lubiany, bardzo popularny, nie prezentuje się świetnie, nie ma świetnych kabli, ale po opiniach i po recenzjach jego cena do jakoś jest bardzo fajna, więc do tego zestawu w zupełności wystarczy, gdyż ta grafika oraz ten procesor nie pobierają bardzo dużo mocy, bardzo mało pobierają, więc jak najbardziej jest ok i na pewno to jest zestaw bardzo energooszczędny. Procesor Core i5 już jest wymagany do zestawów pod strategię, już to nowsze strategie. Total War naprawdę ten, a ten dla najnowszych potrzebuje 4 rdzenie i to ogromną różnicę widać, że w 4 silnych, mocnych rdzeniach się opiera i daje super boost, super siłę. Procesory podrożały bardzo, zresztą ogólnie sprzęt podrożał przez kursu tego ostatnimi czasy oraz, że jest na to popyt, więc procesor do każdej gry przyszłościowy i powiem wam, że w ciągu kilku lat nie zmieni się to, że ten procesor będzie wam starczał na długie, długie dni, długie, długie godziny grania. Płyta główna też lepsza, już soket H97 ProGuard, czyli płyta energooszczędna, także dużo portów, już 4 porty czy 0 HDMI. Wejście z PDIF, ładnie wygląda, schludna i solidna, według testów bardzo ok. Wspomniałem procesora do podkręcania, więc taka płyta jest bardzo fajna. Dysk SSD Transcend 180 GB, bardzo fajny, szybkość odczytu znakomita i dlatego go wziąłem, bo miał bardzo ogromną szybkość odczytu, a to do gier strategicznych i mijania tur jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jak wiecie, mijanie tur to zapisywanie, pobieranie skryptów, zapisywanie i tak dalej, więc możecie inne oczywiście wybrać, są mnóstwo modeli, mnóstwo testów i jest ogólnie jak najbardziej wystarczająco. Grafika. Nowe grafiki GTX 960, czemu je? Bardzo ogromne taktowanie rdzenia oraz duże taktowanie pamięci. Wiecie czemu? Bo nowe gry, już nie strategie głównie właśnie, jak zestaw ten ma na myśli, oraz gry, takie najzwyklejsze gry będą chodzić wam zajebiście, ponieważ sterownik GeForce'a bardzo NVIDIA, bardzo ma niski narzut na procesor. Dużo niższy niż Radeonki, dlatego tutaj w tym przedziale cenowym lepszej grafiki się nie dało mieć. Można wziąć tańszą wersję, ale to jest bardzo cicha i bardzo solidna i bardzo ładna, skrótna, bez bajerów, bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że zrobili taką wolną szynę 128 bitów, ale do gier strategicznych i do nowych gier poza typu Unity, co ma ogromną ilość potrzebnego pamięci RAM, jest bardzo w porządku. Oczywiście dysk 1 TB, jak zwykle ten, który mam i bardzo mi się podoba go użytkowanie i cena do jakości jest znakomita. Oraz pamięci RAM Bellatrix 2x4 GB, jak zwykle znowu to pamięci 1600 MHz, gdyż więcej nie obsługuje procesor oraz płyta główna. Więc taki oto zestaw wam zaprezentowałem, super pod strategię, już taki solidny zestaw do rozbudowy, w sensie jedyną rzeczą, którą można w przyszłości rozbudować i co w zupełności można, jest bardzo przyszłościowy zestaw, silny procesor, dobra płyta, dysk SSD, bardzo duży, szybki. Dysk Seagate 1 TB w pełności wystarczy, 8 GB pamięci RAM.
Dobra obudowa, dobry zasilacz, tylko w przyszłości można wymienić grafikę na lepszą. W przyszłości za 2 lata, coś koło tego sądzę, że będzie najlepiej. Jeżeli wyjdzie raczej DirectX 12, który jeszcze bardziej zmniejszy narzut na pierwszy rdzeń procesorów i rozrzuci je pomiędzy rdzeniami. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych zestawach. Bye bye!